Zaczynamy wycieczkę klubową na Großglockner. Mogą nas się tam spodziewać chyba jutro, bo mamy takie tempo przełajowe. Krówki nas powitały, a nasz cel znajduje się tam w oddali. Nie można zbliżać na tej kamerce. No i jak ludzie, spróbujemy tam sobie dojść. Góra wita nas całym swoim majestatem. No i zobaczymy, czy w tym roku nas to przywita. No i doszliśmy do Glocknerhütte 2241 i teraz zapierniczamy na 2800 do Szczyt-Hütte. Czwartkowy dzień, piękna pogoda pomimo złej prognozy. Jesteśmy na drodze na Śnieżkę, 1600 coś. Jak widzicie, nie ma nikogo, ani przed nami, ani za nami, więc jest naprawdę pięknie. A przez tą Śnieżkę tuptamy do Szczyt-Hütte, a potem na Großglockner. Ale ewenement, po prostu nie ma żywej duszy. Taś, taś. Kici, kici, taś, taś. Ale duży jest, duży. Kici, kici, taś, taś. Chciałem zobaczyć. No zbiera się, pogoda się kurczę sprawdzi, wiesz, koło południa. Gros jest za chmurami. Podążamy do schroniska Szczyt-Hütte. Zobaczymy co dalej. Doszliśmy do Szczyt-Hütte 2800. Chyba się trochę tutaj pobawimy. Skałki piękne. Grosa nie widać jeszcze tutaj. Okolice schroniska i schronisko. No i tutaj właściciele mają cały apartamencik na górze. Dzisiaj miało lać jak z cebra. Okazało się, że fajna pogoda do południa. Ale postanowiliśmy sobie tutaj przespać. Ze spokojem. Jutro pójść dalej. O, widzę, że ludzie podchodzą. Podchodzą, kurczę. A jutro ma być ładna pogoda, więc pewnie będzie zatrzęsienie.
co my tutaj mamy? A Milo wylasz. Wypełzły. Pięknie jest w tych górach. Taką mamy metkę. Na razie nikogo do nas nie dokoptowali. Miłosz legł. Rozebrałeś się? Tak? Rozebrałeś się? To jest gorące, nie? No. Jesteśmy do Johanhutte. Tempo jest makabryczne. With a bit more preparation. No są tutaj korki. Ale pogoda się udała. Zachmurzyło się. Zachmurzyło się i dobra start. Właśnie wróciliśmy z Krasnokara. Bardzo szybkie podejście, bardzo szybkie zejście. Wszyscy pięknie szli. Wróciliśmy z 3-4 ekipy. Teraz chwilę odpoczywamy i wracamy na dół. Szczerze powiedziawszy... Dla fanek, bo wypowiedź. Szczerze powiedziawszy, to kurde... Mieliśmy takie tempo,
Masakra. Która jest godzina teraz, powiedz? 10:30. Jesteśmy w Johannitonie na 3454. Byliśmy na 3800, posiedzieliśmy tam. Z pół godzinki zeszliśmy. Teraz kola. Trzeba zejść do Stuttgart, a potem na dół zupełnie. Jestem zmęczony, szczerze ci powiem. Dzisiaj jestem zmęczony. Powrót. Chyba bezpiecznie na razie zeszliśmy do Stuttgarta. No, ale było co robić. Zeszliśmy do Stuttgarta. Zjedliśmy obiad. I teraz czeka nas jeszcze 1000 metrów przewyż denivelacji, tak? I mówię w dół. W każdym razie w dół. Ale mamy super pogodę. Udało nam się. Tacy pobożni parafianie. To pewnie do tego. Schodzimy z Grossglocknera. Tam się zatrzymamy w Glocknerhaus. Zjemy obiadek. Idziemy dalej. Piękna jest ta dolina. Najgorsze za nami. Jest małka na kamerze. Tutaj sobie jeden odpoczywa. To co ma ten strzał, widzisz, wystraszył się też. Ucieka. Jest, mam go. Czuję się bezpiecznie. Ale mają grube ogłoszenie. Zimą jest kurde. Chyba się jakoś czyści, albo nie wiem, masturbuje. Cholera wie. Fajna jest ta dolina. Przerwa. Glocknerhütte. Bierzemy sobie kawkę. Ciasteczko i schodzimy. Pięknie tutaj jest. Muczki. To było piękne, Piotr. No. Udało się. Zabierający węg pierwszy. Kurczę. Te góry są naprawdę fajne.
No już przykryło. Ostatni rzut oka. Przyjacielu, bo już nie przyjedziemy tutaj znowu. To już wystarczy.